178 stron liczy sobie plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa podlaskiego. To sążniste opracowanie zostało udostępnione właśnie na stronach Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd wojewódzki ogłosił również konsultacje społeczne w tej sprawie. I choć dla zwykłego zjadacza chleba lektura dokumentu może być drogą przez mękę, to warto poznać choćby najważniejsze założenia planowanej aktualizacji. Już na 19 stronie dowiadujemy się, że autorzy opracowania dostrzegają, że w obszarach o małej gęstości zaludnienia głównym środkiem transportu pozostaje własny samochód lub rower, bo rentowność publicznego transportu jest zbyt niska, by go utrzymać. Na Suwalszczyźnie taki teren to obszar na wschód od linii Augustów – Suwałki, gminy Płaska, Giby, Sejny, Wieś oraz Nowinka. Suwalszczyzna w obrębie powiatów suwalskiego i sejnyńskiego została uznana za lidera w dziedzinie motoryzacji, tej indywidualnej, rzecz jasna. Nas doprowadziło to do jednego wniosku. Problem wykluczenia komunikacyjnego Suwalszczyzny rozwiązaliśmy sobie sami. Do ciekawych wniosków prowadzą też opublikowane w dokumencie dane. Na 3789 podlaskich miejscowości regularną komunikacją autobusową objętych jest 1656 miejscowości. To niespełna 44%. Najlepiej jest w powiecie wysokomazowieckim – 61,8%. Najgorzej w sejneńskim – 12,7%, sokulskim – niespełna 17% i augustowskim – około 25%. Wniosek ogólny jest prosty. 56% podlaskich miejscowości nie jest objętych komunikacją publiczną w ogóle. Opracowanie jednak nie wyjaśnia, z jakich powodów województwo, mówiąc o nierentowności przewozów, nie korzystało dotąd w dostępnym zakresie z rządowych dopłat do publicznego transportu. W opracowaniu czytamy również dość odkrywcze twierdzenie, że województwo podlaskie lokuje się w grupie województw o stosunkowo niskim odsetku mieszkańców korzystających codziennie z transportu kolejowego w przewozach międzywojewódzkich. Ale jak mają korzystać z nich mieszkańcy Suwalszczyzny, skoro nasza sieć połączeń kolejowych wygląda tak? Przy tym wszystkim trudno dziwić się, że podlaski publiczny transport ma niskie oceny wśród mieszkańców. Ci wytykają publicznej komunikacji przede wszystkim zbyt małą liczbę połączeń, a te, które już są, często w ocenie mieszkańców realizowane są w nieodpowiednich godzinach. Mieszkańcy wskazują również na zbyt długi czas podróżowania i w końcu, w czwartej kolejności, na zbyt wysokie ceny biletów. 15 maja w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie planu. I tam można będzie wyrazić swoje opinie i krytyczne uwagi na temat dyskutowanej przyszłości publicznego transportu.